powiem, co ty tam chciałeś, jakiś temacik czy co? Gadałeś o robocie. Robocie? No bo wiesz, kurwa, no. W sumie od tematu już trochę ludzi mam, nie? Wiesz, kurwa, tam jest cennik, jak chcesz, to sobie rzuć okiem. Ale kurwa, mamy robotę w Abomination generalnie, żeśmy dostali, kurwa, wyłożyliśmy teraz 50 koła na biznes, kurwa. I mamy teraz, kurwa, miasto nam przyznało Abomination, czaisz, nie? Po pracowników poszukujemy, kurwa, a każdy jakiś niechętny, kurwa, jest, tam jest zajebista robota. Tylko wiesz, jakbyś chciał pracować z tym Abomination, to ty musisz, kurwa, wiesz, uważać na to, co robisz. Czy ty jesteś godzien zaufania naszego? A, no kurwa, oczywiście, że tam, kurwa, możecie mi ufać. Ale czekaj, o co chodzi z tą robotą w Abomination? No, że byłbyś, kurwa, jako kasjer, no. Byś sobie tam stał, byś, kurwa, byśmy się zatrudnili i byś dostawał hajs co jakiś czas, nie? Tam stoisz i sprzedajesz, kurwa, pistolety. Mało tego, jeszcze jest taka sytuacja, że raz w tygodniu podjeżdżamy do ciebie i dajesz nam pistolety, ale nie zapisujesz, że one były notowane, rozumiesz? I one są wtedy bez numerów, w niedzielę o 20. Każdego tygodnia. Czy ty masz wtedy czas? Niedziela 20. No słuchaj, no nie... Nie wiem, czy każda niedziela. No możemy się tak ubić, że raz będzie poniedziałek, raz będzie sobota. O, właśnie. Dostosujemy się. No to gitara. Przyjedzie ktoś, który będzie się nazywał Matiel. Matiel. To jest gość, który będzie zabierał te rzeczy, on ci mówi wtedy hasło, hasło ustalimy i dobra, wtedy dostaniesz. No to słuchajcie, chłopaki, no to wtedy jakoś premia. Takie przekręty. Że co? Jakaś premia. A premia? No to premii to jeszcze pogadamy, nie? Bo premii to jeszcze pogadamy. No dobra, zresztą finanse na razie nie ważne. No to słuchaj, no jak chcesz, to możemy zaraz podjechać pod Tamona i szybciej wypiszemy kwitek, że będziesz tam robił. No to dawaj, no to ty, no to dawaj, Trevor, ja poprowadzę twoją furgą, dobra? Da, nie ma problemu, a ty chcesz tego? Może coś kupić? Chcesz kupić, ale to, no kurwa, pokaż się jak to wygląda. Mam w sumie przy sobie, kurwa, trochę zielonej mety, no. Pokaż, bo nigdy nie widziałem. Zielona meta, kurwa, co to za gówno, to jakiś dopalacz, kurwa? No klepie po głowie. Najlepsze to palacze, ale chyba nie wiem, czy chce ci to, kurwa, dawać, jeżeli masz robić u nas Abomination, kurwa. Dobra, nie, pierdol to, nie, na razie nie. No to dobra, no to w takim razie jedziemy, nie ma co. Powiedziałeś do mnie Trevor, nie wiem czy to dobrze. Ja właśnie wiem, kurwa, ale dobra, potem cię nazwę inaczej, wiesz co? Na chwilę. Gdy zrobimy tak, że zatrudnimy go w tym Abomination, nie? No. I wtedy, kurwa... Podjedziemy go napaść, kurwa. Ale nie, ja wejdę, kurwa, niby kupić klamę, jako, kurwa, chmielarz, z tą moją fryzurką pojebaną, a ty wpadniesz na Golasa i będziesz, kurwa, robił sklep. Nie będę cię znał, wiesz o co chodzi? Na Golasa? Ta. Nie pozna moje mordy? No. Tu biorę maskę. A, maskę będę założysz. Ta. Z chujem na wierzchu? Wiesz, że mogę. No, nie. Musi znaczy, jak jest. Kurwa, to będzie wyglądało pojebanie. Kurwa, jesteś pojebany. Obył na wziąską na tej klatce, bo się wnerwie. To jest idealny gość. Już wyknął, kurwa, haczyk. Mam nadzieję, że się ostrzeje. Wiesz, żeby ci kurwa tam nie stanął spod jary. No, słuchaj, to już kurwa wiesz, to już są takie życzenia, których nie mogę kurwa spełnić do końca. No, da. Tam się ktoś furgą kręcił. Może byśmy to wyrosli. O jest, kurwa, dobra. No, szukaliśmy bycie. Dawaj do naszej furgi. Jasne. Pojedziemy do naszego Abomination. To nieźle, kurwa, tani biznes. Czy to wiesz, no żeśmy zainwestowali, ale jeszcze plus produkty, kurwa, metale, nie metale, kurwa, no to mi było takie no tanie. Żeśmy, kurwa, będziemy na Złomiarzu zapierdalali chyba przez cały miesiąc, kurwa. A, no tak. To teraz rozumiem, kurwa. Widziałeś ogłoszenie wczoraj, jak ktoś chciał sprzedać za 300 tysięcy tego metalu? Nie widziałem. No to żeśmy to kupili wczoraj też. Możemy teraz sprzedawać, no. No ja pierdolę, no to kupa forsy zainwestowane. No tylko, że wiesz, to przepis na klamkę musisz znaleźć, wiedzieć wszystko gdzie, co i jak. No później jak będzie ci dobrze szło, to możemy cię wdrożyć. Wiem o co chodzi, ale teraz podobno
w ogóle miejscówka się zmieniła, co nie? Jakoś niedawno. Taka miejscówka czego? To właśnie produkcji. Ale ty mówisz o miejscówce bez numerów, my mówimy o miejscówce z numerami, wiesz? Bo tylko takie możemy sprzedawać. To jest zupełnie inne. No boże tak. Ale to kurwa dziwne, czemu nikt tam nie chce u was pracować? Nie ma tu jakiegoś... To jest dopiero nowy biznes, kurwa, i tam wszyscy, kurwa, w te narkotyki poszli, kurwa. Świeży pomysł, podoba mi się. Tak, no kurwa, wiesz, żeśmy wpadli na to. Dobra, dawaj. Elegancko. No słuchaj, wiesz, tutaj ogólnie sprawa wyglądałaby tak, żebyś tutaj robił za kasą, byś pilnował tej, kurwa, kasy. Miałbyś dostęp tutaj do szafeczki, wiesz, byśmy dali ci, kurwa, kluczyk. I z tego kluczyka byś, kurwa, mógł, wiesz, otwierać, kurwa, szafeczkę sobie, nie, i wiesz, wyciągać wszystko, kurwa, mógłbyś mieć na przykład takie gnaty, kurwa, wiesz, takie, kurwa, takie, kurwa, mógłbyś mieć gnaty, wiesz, gdybyśmy sobie na obronę później, jakbyś się dobrze sprawował, to byśmy takiego gnata, wiesz, własnego, kurwa, z własnymi numerami i ze wszystkim, wiesz. No dobra, ale to tylko klameczki tutaj macie, czy jakieś inne sprzęty? No niestety na razie dostaliśmy tylko pozwolenie na klameczki, na noże, na bejsbole, no i wiesz, latarka i takie tam. No takie zabaweczki, no dobra. I generalnie jak się tutaj zatrudnimy, to co pół godziny dostawałbyś tutaj sobie przelewik na konto. Wiesz, nie dużo, bo nie dużo na start, ale na razie co pół godziny $1000, a możemy to powiększyć przez następne półtorej godziny, nie? Wtedy będzie premia, zobaczymy, czy się spiszesz, iż będziesz dostawał więcej, o dużo. Co pół godziny $1000, bo faktycznie szału nie ma. A, że skrócznik od szafki, ale będzie działał dopiero za chwilę, nie? Dobra, dzięki. Po burzy, ale możesz już ten. Możesz już tutaj sobie, wiesz. Ale czekaj, kurwa, i... A gdzie ta szafka w ogóle? No szafeczkę weszło tutaj, tylko to jest jakby, kurwa, z opóźnieniem. Tutaj damy ci zaraz papierek, podaj mi swój dowód osobisty. Ja tutaj wpiszę go do aplikacji. Dobra. No, trzymaj. Oj, Lasgoti. Dobra, to wpiszę i zaraz powinieneś być w systemie. Zostaw mi do siebie jeszcze, a nie, przecież ja do ciebie mam numer, dobra. No zapisz sobie, bo nie wiem, czy zapisałeś. Tak, zapisałem. No dobra. Ale tutaj jeszcze pyk. Tu jesteś dopiero trzecim pracownikiem, ale żeby, kurwa, wczoraj dwóch ogarnęli i ich w ogóle cię nie ma. I, kurwa, klamki nie schodzą. Dy. Dobra. Teraz. To, słuchaj, będziesz dobra. Za kasą cały czas. No, dobra. Jakiś czas będą klienci wpadali, bo my na Twitterku damy ogłoszenie, żeby tutaj normalnie już można przechodzić, nie? Ty, wiesz co? Diamond, ja muszę lecieć. Muszę lecieć, żeby załatwić ten biznes, o którym gadaliśmy. Już dzwonili, że są. To widzimy się później, nie? Dobra, na razie. Ale to słuchaj, Diamond. No jasno. On był otwarty. Odpaliłem. Jedziesz za mną teraz się przebrać, czy? To czekaj chwilę. Pani samo, w sumie będą jeszcze może większe jaja. Dobra. Kurwa mać! Dobra, pojechali. Dawaj kasę! Co jest? Dawaj kasę! Dawaj! Kurwa! Co ty, kurwa? Otwieraj mu tą kasę, kurwa, świeżak! Otwieraj mu tą kasę! Otwieraj kasę! Otwórz mi kasę! Otwieraj mu kasę! Spokojnie. Ręce do góry! Patrzcie! Spokojnie. Ty, mordo!
Wypierdalaj stąd. Ilias, kurwa, uspokój się. Psy, 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 psy. Kurwa. Obywatele, Lostad do Police Department, komendant policji Gregory Montana, wyjdźcie z rękawa, odjebało się. No mać. Co ja mam robić? Niech pracownik wyjdzie, kurwa. Pracownik, wyjdź, kurwa, wychodź, pracownik. Wyjdź, pracownik, szybko. Pracownik, wyłaź. Wyłaź, kurwa. No wyłaź, bo nie masz nic przy sobie, kurwa, muszę pracować, nic się nie działo. Wyłaź, kurwa, pracownik. Ja pierdolę. Kładź się na ziemi, na ziemi się kładziesz. Co jest? Co ma być, kurwa? Wstajesz tym kijem. Ja panu wszystko wytłumaczę. Nie ruszaj się, leżysz jak leżysz. Świnia, wstawaj tym kijem, wyrzuć ten kij na ziemię. Kurwa, ja wam wszystko wytłumaczę. Wyrzuć kij na ziemię. Zatrudnialiśmy tutaj nowego pracownika, tego potrzebą. Wyrzuć kij na ziemię. Zaraz wyrzucę kij. Spokojnie. Pomagam panu wstać. Spokojnie. Dobrze, spokojnie. Wyrzucasz kij. No wyrzucę zaraz, poczekaj. Poczekaj. To był prank, kurwa. Robiliśmy pranka. Później te tajdery, kurwa, komando foki zajebani. Poszczęki! Wyrzuć ten kij! Poszczęki! Kurwa, a ty jesteś na Polsce, skąd ty jesteś? Ty w której jednostki? Jedno wielkie nieporozumienie. Odwróć się teraz do mnie plecami, świnia. A nikogo za mną nie ma? Spokojnie, panowie, tranquilo, kurwa! Potem żeśmy kręcili film! Mam zakładnika! Nie ruszajcie się! Nie ruszajcie się! Spokojnie. 105, mamy porwanie. Ja panu oddam broń. Mam zakładnika! Nie ruszajcie się! Masz panie broń? Jestem pana zakładnikiem. Nelson założony! Ruszcie się tylko, to go uduszę! Zostaw go! On brał udział również w tym napadzie. Słuchaj, ten zakładnik jest... twoim kolegą. Dlaczego go porywasz, ha? Skąd wiesz? Skąd takie przypuszczenia? Bo uciekał z tego sklepu. Montana, skąd takie przypuszczenia? Trevor! Kurwa, poznał w ogłosie. Kurwa, jestem świnią, nie Trevorem! Jesteś Trevorem. Trevor, ja jestem świnią! Poddaj się! Zapiszę to wszystko. Posłuchaj. Dobra, posłuchaj ty mnie! Gagatku, spierdzielać z mojego sklepu Amolation! Co was już popierdzieliło już do reszty? Wynocha! Wszyscy wynocha! No właśnie! Kurwa! O kurwa, Nelsona puściłem. Dobra, odjebie mu łeb! Trevor, rzuć to! Odjebie mu łeb! Chcę wolnego odjazdu, puszczę zakładnika! Gunpoint na Amolation. Dobrze, odjedziesz wolno za niego, posłuchaj ci Trevor? Zabieram go ze sobą! Jak zabierasz go ze sobą? Nie ma takiej możliwości. Zostawię wam tego, co jest zakuty! Odszczelnij inaczej! Nie, tego zakładnika. Wtedy odjedziesz wolno. Puścimy go. No dobra. Chyba, miał kontrabandę przy sobie. No dobra. Czekaj. Dobra. Nie wyrzucaj tam nic, gniazdo. Spokojnie, panowie, ja sobie tylko zapisuję na moim notatniku. Dobra, odjebie go zaraz. Nie rób głupich błędów. On wychodzi ze mną, zostawiam go i spierdalam. Zostawiasz go i uciekasz, dokładnie. Wychodzisz, dawaj, wychodzisz. Powoli. Idź przodem! Idę przodem! Bazyl! Plecy obstawiaj! Wolny odjazd! Wychodzimy, będą uciekać. Dobrze, spokojnie. Nie chcesz stracić chmielarza w mieście! Czym chcesz uciekać, Trevor? Czym chcesz uciekać? Kurwa! Rowerem tam to stoi! Gdzie jest rower? Tam żółty jest, tam! Biorę żółty rower! 80 za nim, będzie uciekać w turę. Trevor, opanuj się! Zaj z tego roweru, nierw zatrzymał!
Lewar, poddaj się! Nie ucieknie, znaczy nie złapiecie mnie! Kurwa! Złapiemy, może na ulicy się. Jesteście lepsi, ale na skateparku wygrywam! Nie tym razem, Trevor! Trevor! No skurwy! O kurde. Czekaj, w celi jestem, wiesz? W celi jesteś. Tak, chcą mi coś przebić, kurwa, bo niby jestem poszukiwany za napaśne funkcjonariusza i za porwanie czegoś tam, ale kurwa, ja chcę tutaj adwokata i kurwa na pokój przesłuchać. Ty wiesz, że ja spierdoliłem i tym rowerem? Całe szczęście, kurwa. Trzymaj za mnie kciuki do chuja, weź mi tą adwokata, chyba ta twoja kopita jest adwokatem. No jest. To dawaj ją, czekaj na nią. Dobra. Hej, jesteś teraz wolna? No jestem. A czy miała być ochota na troszeczkę pracy? Dlatego, że Diamonda zamknęli na celi. A no dobra, mogę podjechać. Przydałby się adwokacik. No mogę podjechać, tylko niech im powie, że... Że co? Tylko niech im powie, że chce adwokata. Tak, on im powiedział, ja powiedziałem, że zaraz będziesz. Dobra. Natalii, jedna rzecz. Uciekłem policji rowerem, kurwa. Serio? Tak, żółtym, pierdolonym rowerem. Się. Na skateparku ich porobiłem i kurwa spierdoliłem im rowerem, Natalii. Rowerem. Nie udało się kurwa helką, nie udało się kurwa motocyklami. Plany kurwa, 200 IQ. Nie, wystarczy rower. O, Trevor Phillips spierdolił rowerem. Trevor pierdolony Phillips nadal w formie. A co wyście myśleli, kurwa? Tak jest.